Patrycja Kasperczak, witam Państwa. Zapowiadane przeze mnie opady deszczu i lokalne burze trochę się spóźniły i zamiast towarzyszyć nam dzisiejszej nocy, towarzyszą nam przez większą część dzisiejszego dnia. Ta strefa opadów jutro przemieści się na wschód, na południe i będzie obecna też tutaj w centrum naszego kraju. Przelotne opady deszczu, a nawet lokalne burze tutaj na południu Polski. Na pozostałym obszarze trochę jutro lepsza pogoda. Różnica temperatur spora. 17, maksymalnie 27 stopni. W nocy w Wielkopolsce od 9 do maksymalnie 13 stopni. Na niebie chmury, z których gdzieniegdzie może przelotnie pokropić deszcz. Na barometrach 1017 hektopaskali to ciśnienie będzie stabilne. A wiatr powieje słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni. W województwie lubuskim, podobnie jak w Wielkopolsce, od 9 do maksymalnie 13 stopni. Też gdzieniegdzie chmury, które przyniosą ze sobą przelotne opady deszczu. Wiatr, podobnie jak w Wielkopolsce, słaby i umiarkowany, a ciśnienie 1016 hektopaskali. Jutro, proszę Państwa, przewaga chmur na niebie i te chmury, szczególnie na południu, mogą przynieść ze sobą deszcz. Te opady, na szczęście, będą miały charakter przelotny. 19-18 tutaj na południu, do 21 na krańcach północnych Wielkopolski. A na ziemi lubuskiej wszędzie na termometrach 20 stopni. Na barometrach 1015 hektopaskali to ciśnienie w ciągu dnia będzie spadało. Tutaj na ziemi lubuskiej również chmury i gdzieniegdzie przelotny deszcz. Warunki biometeo początkowo niekorzystne, ale w ciągu dnia będą się stopniowo poprawiały. I najbliższe dni. Wtorek jeszcze pochmurny, z temperaturą 18 stopni. W środę cieplej i bez opadów. A w czwartek ponownie, można powiedzieć, bardzo ciepło. 26 stopni. I też już bez opadów deszczu. Tyle informacji teraz. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.